działamy w naszej drużynie od już ponad 1,5 roku. Założyliśmy działalność po to, żeby szerzyć bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne plaże, bezpieczne wzorce zachowań. Prowadzimy prelekcje. Naszym odbiorcom są przede wszystkim dzieci. Dzieci i młodzież szkolna. Dzisiaj chcemy zająć się sprawdzeniem dna rzeki i oczyszczeniem jej. Zaczynamy przy ulicy 3 Maja pod mostem. Przepłyniemy do mostu na ulicy Lubelskiej, następnie do mostu na Zamczysku i jeżeli damy radę i czas pozwoli, to popłyniemy kawałek dalej. Nasza praca, można by powiedzieć, że to jest taka syzyfowa praca, bo jak nie będą ludzie się pilnowali i żeby nie zanieczyszczać wód czy rzeki, żeby nie wrzucać tam do rzeki różnych rzeczy, czy właśnie dookoła, to będzie takie bez sensu trochę dla nas. I chcemy dzisiejszą akcją tak rozpocząć taki można powiedzieć cykl, żeby wszyscy się starali tutaj zagospodarować ładnie nasze środowisko. Wiemy, że woda swoje skrywa pod powierzchnią, więc tutaj spodziewamy się zarówno i czegoś małych zdobyczy, ale też sporej ilości. Jesteśmy przygotowani na wszystko. I oprócz oczywiście dbania o czystość naszej rzeki, chcemy też zadbać o bezpieczeństwo, bo wiemy, że część ludzi wybiera się na kajaki za tydzień z Mosirem, tak? Dlatego warto by było usunąć jakieś tam druty, ewentualnie cegłówki, bo też takie często są rowery, linki, które można się zaplątać. Jesteśmy pierwsi w naszym mieście. Pomysł sam wyszedł od naszej drużyny. Zorganizowaliśmy to wszyscy sami, jako międzyrzecka drużyna WOPR. Jako gospodarze zaprosiliśmy do współpracy Wody Polskie, zarząd w Białej Podlaskiej, zarówno i w Lublinie, ale także wspiera nasze działania dzisiaj pan burmistrz miasta Międzyrzec Podlaskiej, pan Zbigniew Kot. Za to też dziękujemy. Liczymy, że w przyszłym roku ponowimy akcję i będzie to już na szerszą skalę razem z mieszkańcami. Uprzątniemy przede wszystkim naszą wizytówkę miasta, jaką jest Krzna, bo idzie cały czas przez centrum, więc musimy o nią dbać wszyscy. Nie tylko my od wody, ale również mieszkańcy poprzez właściwe zachowania i dbanie o to na co dzień. Działamy przede wszystkim społecznie. Nikt tutaj nie szuka zysku, tylko działamy dla dobra innych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę na Facebooku, którą prowadzimy, Międzyrzecka Drużyna WOPR. Zachęcamy do polubienia, do śledzenia naszych poczyn. Na pewno teraz będzie tego dużo, dużo więcej. Rozbudowujemy swoją działalność, mamy już 11 członków, ale liczymy, że będzie nas coraz więcej, bo kolejni kandydaci do nas spływają. Także trzymajcie za nas kciuki dzisiaj i do zobaczenia przy następnej akcji. I pomagajcie nam w działaniach, nie śmiecąc.